Witam serdecznie w Waldek Kanał Fotomix. Dzisiaj pokażę wam, jak wyrównać kolor skóry. Zapraszam. Wiele osób, zwłaszcza początkujących, na przykład fotografii portretowej, ma problemy z wyciągnięciem. Jednej kolorystyki dla na przykład całej twarzy. Już nie mówię o całej sylwetce, gdzie mamy różne zaczerwienienia, przebarwienia, zmiany na twarzy i jak to zrobić? We wcześniejszych moich filmach, jeżeli pojawi się u góry cała lista dotycząca właśnie retuszu twarzy, dowiecie się jak to zrobić. Ściągając na przykład z innej twarzy kolorystykę, a dzisiaj pokażę, jak wykonać taką zmianę z kolorów, które mamy w naszym zdjęciu, czyli zrobimy sobie wzornik z, naszego, z naszej twarzy, naszej modelki, w tym wypadku, i wykorzystamy to, aby ładnie wyrównać resztę niedociągnięć kolorystycznych na cerze. Zapraszam, wskakujemy do Photoshopa i pokazuję, jak to zrobić. Oczywiście przed pokazaniem będę się trochę płaszczył, czyli jesteś tu pierwszy raz, to kliknij w subskrypcję, naciśnij dzwoneczek, będziesz powiadamiany o wszystkich filmach. A jak widzisz, są super, wszystkie są super. A jest ja tych filmów już pewnie nie wiem, czy nie docieram do dwóch czy trzech setek. Dlatego zapraszam do obejrzenia moich wszystkich filmów. A teraz zapraszam do obejrzenia tego. Właśnie jednego. Jak widzicie, tutaj przybliżę to zdjęcie i mamy nos taki troszeczkę ciemno-czerwony. Tutaj puder taki niezbyt wyszedł. Są te przebarwienia na tej twarzy i co z tym zrobić? Musimy na początku oznaczyć, jakie kolory, jaki kolor ma być w światłach jaki kolor ma być w tonach średnich i jaki kolor ma być w cieniach. Czyli tworzę pustą warstwę, klikam na ten plusik. Jak widzicie, stworzyła się nam pusta warstwa. Teraz przejdę do pipety. Mamy, mamy gdzie ja tu ją mam tą pipetę. O, jest. Proszę bardzo. Sample size. Zaznaczamy 5 na 5. I teraz wybieramy najjaśniejszy, najjaśniejszą część na twarzy, bo w tym wypadku będziemy to dorównywać właściwie do kolorystyki twarzy. I najjaśniejsza jest gdzieś tutaj. Oczywiście wystrzegamy się partii przepalonych, żeby, bo to będzie i tak białe, więc nie ma sensu tam klikać. Musi jakiś kolor po prostu być. Tutaj akurat jest, jak zawsze powtarzam, podstawa to zrobić. Dobre zdjęcie. Później już można kombinować. No, jak się sparpoli zdjęcie, to trzeba wtedy korzystać z bardzo skomplikowanych narzędzi i po prostu podmieniać jakieś te elementy skóry, nakładać w tekstury warstwy. Oczywiście, jakbyście chcieli. Coś o teksturach warstwy. To na górze, tak jak powiedziałem, w retuszu twarzy będą też szkolenia dotyczące nakładania tekstury. Ale teraz nas to nie interesuje. Mamy teksturę, mamy wszystko, i klikam właśnie tutaj w jasną partię obrazu. Jak widzicie, na górnym podstawowym kwadracie pojawiła nam się ta ten. Ten element, właściwie ta kolorystyka. I teraz, będąc na tej warstwie nowej, pustej, wybieram pędzel. Mam no jakiś dosyć duży. sobie wybiorę. O, coś takiego. Teraz przejdę jeszcze tutaj do narzędzia, gdzie mogę ustawić ten pędzel i wybiorę go takim twardym, żeby był. O, i zrobię taki klik, ciach, i mam ten kolor. Będzie to Kolor, który będziemy później używali. Jeszcze raz przejdę do pipety, i teraz muszę określić barwę tonów średnich, czyli wybrać ton pośredni. Jak widzicie, tutaj mamy ten ciemny, stąd na pewno wezmę ciemny, ale gdzieś, 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 gdzieś tu mamy ton średni, i tu kliknę. Od razu zmienił się ten, czyli teraz pędzel. Pamiętajmy, żebyśmy byli na tej pustej warstwie, bo zrobimy kropy na naszym tle i ciach, jak widzicie, różnią się między sobą. I teraz jeszcze raz kroplomierz I tak jak mówiłem, tutaj mamy tak najciemniej, można powiedzieć. I tu kliknę, trochę zjadę, wezmę pędzel i postawię trzecią kropę. Ora, i teraz CTRL minus i mamy już. Nasze zdjęcie razem, jak widzicie, tutaj włącz, wyłącz z takimi kolorkami, które będziemy dalej już używać. Teraz klikamy na, tl, na tle, na tło. Przechodzę do warstw wypełnienia i wybieram gradient map, czyli mapę gradientów. Dużo o mapie gradientów też mówiłem. Jak znajdę, to pojawi się u góry. W linkach w rogu i tutaj. Pamiętajcie, bo już jest źle. Jak widzicie, jest zaznaczone warstwa wypełnienia. I teraz, jakbyśmy chcieli, na przykład kliknę na ten gradient i go zedytować. Czyli klikam tutaj na ten kolor, kolor i robię cyk. I się wszystko robi białe, ponieważ nie ma czego zamalować, bo robimy to na masce warstwy. Dlatego robię cancel. Tu też i musimy zaznaczyć tu, tą opcję z gradientem. Nie maskę, tylko gradient. I teraz dwukrotnie klikam na gradient, i możemy w tej chwili zedytować swój gradient dokładnie do tych trzech kolorów. Czyli, jak widzicie, jest tutaj identycznie, jeśli chodzi o filozofię, co. Wykresy kolorystyczne czy wykresy światła w aparatach. Mamy po lewej stronie cienie, po prawej stronie światła i tak będziemy chcieli zrobić. Klikam na cień. Tutaj pojawia się, pojawiają się te opcje z opcją Kolor. Klikam na Kolor. Jak widzicie, jak zjadę z tego okna, od razu pojawia mi się pipeta i klikam na te kółeczko najciemniejsze. Robię OK. Teraz stawiam, jak widzicie, jak zjedziemy bliżej tego gradientu, zmienia się kursor w łapkę i stawiam, proszę, punkcik. Od razu się robi identyczny do tego, co tutaj jest, i zakrył nam nasze kółko wcześniejsze, ale nie mamy się co martwić. Klikam kolor i teraz pipetą na środkowy i mamy już tony średnie. Robię ok. I teraz klikam na ten najjaśniejszy, na kolor i na tony jasne. I robię OK i OK i OK i zamykamy. Możemy teraz wyłączyć naszą warstwę, tą z tymi próbnikami. Jak widzicie, mamy już piękne kolory. Tylko co z nimi zrobić? Oczywiście zmienić rodzaj warstwy na, na kolor. Ciach. I proszę bardzo, zdjęcie przed, zdjęcie po. Tylko coś tu trzeba zrobić. Oczywiście trzeba odmalować albo odmalować samą skórę albo odmalować całą resztę. To w zależności. Teraz nie będę się tutaj za mocno bawił. Biorę pędzel kolor czarny, maska warstwy i jedziemy. Jak widzicie, można tylko zmienić z powrotem na miękki pędzel bo przy przejściach tutaj, przy samej twarzy, będzie to bardzo mocno widoczne, jeśli tego nie zrobimy. O, ciach, ciach, przyjmijmy, że tak mamy. O, jeszcze tutaj troszeczkę zmniejszę pędzel, zmniejszamy nawiasami kwadratowymi, i tutaj odmaluję tą. Koszulkę, czy bluzeczkę, czy jak to zwał, O! robimy to. Jeżeli dla siebie, to oczywiście bardziej dokładnie niż ja. A ja tutaj chcę tylko pokazać i dlatego tak zbytnio. Się nie staram, jeżeli o to chodzi. Oczywiście, następną rzeczą jest odmalowanie oczu, ust, bo nie chcemy, żeby były także brązowe. Czyli, ciach! Może ktoś powiedzieć, że ten brąz na twarzy jest za duży, ale zaraz, zaraz! Wszystko w swoim czasie. Teraz on jest bardzo dobry, bo możemy właśnie bardzo dobrze odmalować resztę właśnie tych partii. Oczy, włosy i jest to dosyć dobrze widoczne, bo jeśli byśmy chcieli to odmalowywać przy mniejszym kryciu naszej warstwy ze skóry, było, byłoby to dosyć mało widoczne i niezbyt wtedy precyzyjne. I okej, okay, mamy. Teraz wystarczy. Zobaczcie. Zdjęcie przed i po, o ile ja to przybliżę. Ctrl Plus. W tej chwili jest to oczywiście troszeczkę za mocne, ale mamy te przebarwienia, o których mówiłem, i jak włączę, przebarwień nie ma. Mamy jednolitą, fajną skórę, i teraz krycie zmniejszamy do momentu, aż to będzie takie bardziej naturalne, a dalej nie będzie przebarwień, czyli w tym wypadku około 60. Proszę bardzo, procent 67 nawet. I mamy. A tu jeszcze zapomniałem. A nie, jest skóra, dobrze, dobrze, o rękach. Myślałem, że zapomniałem o rękach. A ja to sklerozę mam. O, i proszę bardzo, mamy pięknie zrobioną i wyrównaną kolorystykę skóry. Mam nadzieję, że tym pomogłem osobom początkującym, chociaż nie zawsze i początkującym. Bardzo dużo osób. Ma z tym problemy. Ja to na przykład bardzo często miałem, zwłaszcza jak się robi osobom, które nie są zbytnio przygotowane lub po prostu nie mają swojej makijażystki. Wtedy te przebarwienia są dosyć duże i jest ich dość sporo. Dlatego zachęcam do użycia właśnie tego prostego sposobu na wyrównanie kolorystyki. Jak widzicie, można wyrównać kolorystykę całkowicie na całym ciele, wedle. Jednej matrycy, którą stworzycie z, własne, z własnego zdjęcia, czyli z tych kolorów, które są, nie musicie nigdzie pobierać innych kolorów, tylko wykorzystać te, które macie na swoim zdjęciu i które Wam odpowiadają, i które są kolorami, które ma, jaką karnację ma modelka. Dlatego polecam tą metodę, bawcie się też i niech Wam służy. Nie pozostaje mi nic innego jak pożegnać się z Wami i zaprosić na następny tydzień i na następny tutorial. Cześć!